Cześć siemaneczko i witajcie w kolejnym Dniu Majstra. Witam wszystkich po świętach. Ja tylko zerknę, czy mi kamera nagrywa. Nagrywa, bo ona lubi się wyłączyć czasem. No, Audi jeszcze stoi, bo nie ma alternatora. I co? Witam wszystkich. Kolejny odcineczek. Taki mały update'ik, jeżeli chodzi o ML-a, Mercedesa. A co wam będę gadał na sucho? Chodźmy pod spód. Majster w końcu ogarnął trochę garaż z tego piachu. Tak wygląda ML pod spodem teraz. To jest podkład epoksydowy. Tak jak wam mówiłem. Pomalowane. Wszystko. Podłoga. Wszystko. Tutaj. No wszędzie tutaj, gdzie była ta rdza. Wszystko zostało poczyszczone. To co tu widać i może się wydawać jako rdza, to jest stara guma, która tu była, więc ona zostaje, guma zostaje. I co? Tu przód tylko pryśnięty dotąd, więcej nie malujemy, no bo wiadomo, tu by trzeba było sanki, silnik, wszystko drzeć w dół. Troszkę się tu przypruszyło, nie powiem, ale to jest tylko zapruszone na błoto, to nic się nie dzieje. Tutaj prysnąłem wahacze prosto na rdze. Były takie zerdzewiałe bardzo. To nie jest czyszczone, no bo przodu na razie nie ruszamy. Robimy... I co, o czym mówiłem? Aha, że tutaj sanki trzeba było wszystko ściągać, żeby to całe zawieszenie tu wszystko zrobić. Silnik, mimo to, że jest tu na ramię, no to co nam to da? Trzeba było go całego ściągnąć, tak? A to już się... To już podlega renowacji całego pojazdu, tak? Kupa kasy i czasu. Ale my na razie robimy podwozie, tak? Podwozie i tylne zawieszenie. Robimy to. Więc tak to wygląda. Myślę, że fajnie wyszło. Jeżeli chodzi o to, to tylko przeczyściłem troszeczkę, niedokładnie. Bo jak będzie robiony przód, to jest drążek. On i tak jest do piachu, i tak do piachu. Później jakby to było wszystko rozbierane jeszcze przód, nie? Także tak go maźnąłem. No reszta jest ładnie zamalowane i myślę, że to ma dość długo wytrzymać. Tu nawet widzicie zlewy, zlane jest dość grubo. Poszło 2 litry. Wszystko dlatego, że to rama tutaj jest, nie? Maźnąć ramę jeszcze tutaj w środku od góry, no to jest cyrk, nie? Ale ile dałem, tyle zamalowałem, trochę pędzlem, trochę tak i tak to poszło. O, tu fajnie, bo tu o, znaczki Mercedesa jeszcze wyszły. O, gdzie nie gdzie. Znaczy dużo jest tych znaczków ogólnie. I na ramię, i na budzie też widziałem. Także troszkę tego jest. No i co? Ja tu będę działał dalej. Dzisiaj będzie malowane farbą zamykającą epoksyd. Też na bazie epoksydu. No i później jadą środki z Siki do konserwacji podwozia. Ta na bazie kauczuku. Zobaczymy, jak to będzie trzymać. Chyba że wy już robiliście czymś takim, to dajcie znaka. Słoneczko dzisiaj fajne u majstra, to fajnie się będzie malować. O, patrzcie, majster będzie pomidory sadził. Ta, pomidory. Nie pomidory. Zrobiłem taką prowizoryczną, takie coś do piaskowania, jakby deszcz padał czy coś. Tu już mam rozłożone sanki z ML-a. Próbowałem, jak to schodzi. Także będziemy działać. Widać, że to schodzi fajnie. Tylko gorsza sprawa z filtrami, bo nie mogę nigdzie dopaść. Tutaj kurczę, w tych Bieszczadach to ciężko. Mam taki filtr. Kilka mam takich, w sumie 2 czy 3. No ale wkładów nie mogę nigdzie dokupić, muszę szukać gdzieś po Allegro, bo pewnie są za cienkie, za mało mikronów mają, a z kompresora mi się leje woda i nie będzie. A bez filtra znowu zatyka dół piaskarkę i... No i jest lipa. Także... Także co? No także tak to leci z ML-em. Mówię, tu piaskuję już tą belkę. I tam jeszcze parę rzeczy do ML-a, zaraz będziemy malować. Mówię, na spód farby jadą z Siki, te końcowe. No i będziemy go składać. Ale to zobaczycie na filmach. Coś by ciekawego, to jeszcze nagram. Dobra, biorę się za robotę. Mały update'ik, następny update'ik z ML-a. Już idziemy, świeci światełko. Już jest zamalowany jest... Świeci się? Świeci. ML zamalowany już tą powłoką nawierzchniową, konserwującą. A, nie widać to. Dobra, to idziemy pod spód. Beleczka. Tak to wszystko wyszło. Powłoka z Siki na bazie kauczuku. I co? Fajnie się tym maluje. Tylko troszeczkę wydaje mnie się, że jest kurczę, ta warstwa taka cienka jest. Na przykład jeżeli chodzi między Siką a Bolem, ona jak się nią pryśnie, to jest mokra strasznie, taka szklista, świecąca. Po wyschnięciu właśnie jest mat. Nie wiedziałem, że podwozie w macie tak fajnie wygląda. Ale co? Trzeba domalować jeszcze. Tu niepryśnięte, tu zapruszone. Czyli jeszcze muszę ze dwie sztuki dokupić. O, tutaj widać braki. Brakło mi tego troszeczkę. I trzeba będzie to dokupić i dopryskać. Tak ogólnie fajnie wyszło. Podoba mnie się. Fajnie. Tak to wygląda całe podwozie. Wymalowane ładnie. Tu poszła jeszcze guma na spody, na ranty progów. I tutaj w środek też poszła guma. No bo tak było, nie? Tylko że to poszło z pędzla i to jest takie o, chropowate, nie? Ale trzeba będzie jeszcze tutaj, jak mówię, domalować, dać grubszą powłokę. Więc zamówię jeszcze dwa i pryśniemy to jeszcze raz. I ma być. Tu gdzie kapie, to kapie, wiadomo, kapało. Dobrze, że kapało, tu ma kapać. Także myślę, że całkiem fajnie to wyjdzie i zabezpieczy mi to podwozie na długi czas. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie. Co myślicie? O, tu nie pryśnięte. No mówię, brakło mi tego środka. No i wiecie, jak się pryska podwozie, pod różnymi kątami, żeby to wszystko ładnie zamalować. Także ja muszę to dopryskać. Piaskuję sanki i resztę tych części i będziemy malować. Także myślę, że nie wyszło to źle. Pokażę wam wypiaskowane sanki, tu gdzieś mam. Audi dalej stoi, trzeci akumulator, trzeci alternator, nie ten. Tu są sanki przypiaskowane. Tu trzeba będzie jeszcze poprawić, no bo przyrdzewiało. Chyba ze 3 kg błota z tych sanek wyciągnąłem. Także tak to wygląda. I co? Tutaj mamy wahacze. To się trzeba porozbierać. Te idą do wyrzucenia górne. A reszta zostaje, pójdzie w piach. To się wypiaskuje, przemaluje. No i tyle, i skręcamy. Także na ten odcineczek to tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczyska. Następny odcinek będzie z Audi pewnie. Jutro mam dostać alternator już taki, jak ma być. Więc go będziemy składać. Rozrząd tam był wymieniany. Wszystko będzie na filmie. Także co? Tyle na dzisiaj. Majster trochę ogarnął warsztat. Ładnie. Ładnie, ładnie. Tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Hej.